Dopiero co mówiliśmy o jednym horrorze, a tu już drugi. Ale to leci. No ale jak widać, Ameryka lubi się straszyć. Dzisiejszy film to Diabelska plansza Ouija. Ouija. Nie wiem, wy wiecie pewnie lepiej jak to wymówić. Ja to mówię tak, a nie inaczej. Mamy dwie koleżanki. Fajnie, super, mają tam po kilka lat, zaczynają grać tam, bawić się tą planszą. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, jest plansza, litery, tak, nie, w ogóle wywołujemy duchy i tak dalej. Na koniec musimy powiedzieć żegnaj, do widzenia, bye i tak dalej, żeby ten duch sobie poszedł. No i wszystko w porządku, ale pamiętaj, nigdy, ale to przenigdy nie wolno robić tego samemu. No i elegancko, przenosimy się kilka ładnych lat do przodu. No i jedna z koleżanek robi to sama, coś się dzieje, w ogóle nie wiadomo, nagle popełnia samobójstwo. Spokojnie, to jest pierwsze bodajże 10 minut filmu, nic wam nie spaliłem. I potem druga koleżanka mówi, słuchajcie, musimy się dowiedzieć, czemu tak zrobiła, chodźcie, bierzemy grupkę znajomych, pogadamy z nią, pójdziemy do domu, gdzie zmarła i tak dalej i tam skontaktujemy się z nią i będzie wiedzieć, o co chodzi. Oczywiście kontaktują się, z kim, co, gdzie, jak, kino, zapraszam, nie zapraszam, naprawdę, to znaczy tak, w filmu się przestraszycie. Naprawdę, jeżeli macie 6 lat i obejrzycie ten film, to się przestraszycie. Jeżeli macie troszeczkę więcej i widzieliście na przykład Ralfa de Molkę, to już się nie będziecie bały. No po prostu film jest tak debilny, że to jest po prostu masakra. Przestraszyć się nie można. Fabuła jest debilna, głupia, tempa i po prostu szkoda gadać. No niestety, Ameryce się podoba. Ameryka go uwielbia, ponieważ film kosztował 5 milionów dolarów, a w 3 tygodnie zarobił 66 baniek. Tak, tak, po prostu. Nie wiem, to jest jakiś taki nowy nurt. Te filmy typu właśnie, te ostatnie horrory, Mama, Conjuring, Insidious, Annabelle. To jest po prostu jakiś taki nowy nurt i to wszystko jest pompowane. Jedne wchodzą lepiej, inne gorzej, różnie z tym jest. Ten film jest beznadziejny. Zaskoczyć nie może was niczym. Przestraszyć tym bardziej. Zrobiłem sobie w ogóle notatki, tak zaznaczyłem sobie, okej, 15 pierwsze minut. Niestraszne, głupie, beznadziejne. Po pół godziny, pół godziny i tak dalej. I w końcu mam napisane, że cały film jest niestraszny. Film jest przewidywalny jak niemieckie pornosy. Naprawdę nic nowego nie wnosi, nic ciekawego, nic zaskakującego. No chyba, że macie ochotę wziąć waszego syna, córkę, znajomego, żeby zagrał, pobawiło się tą tabliczką, to tak, jak najbardziej. A jeżeli chcecie po prostu obejrzeć fajne kino, pobawić się, przestraszyć, no to nie ma szans. Naprawdę film jest słaby. U mnie zostaje 2 na 10. Jest to gniot jakiś mało i na pewno trafi na listę najgorszych filmów 2014. Jest tylko jeden pozytyw. Jeden tylko i wyłącznie. Ten pozytyw nazywa się Lynn Shane. Ta pani występuje w tym filmie w roli drugo-trzecioplanowej w epizodzie. Sami wybierzecie, jeżeli niestety obejrzycie ten film. Aczkolwiek znamy ją z filmu Insidious, bodajże naznaczony 1 i 2. I czemu to jest plus? Ponieważ fajną rolę ma, dużo wnosi, a po drugie, jeżeli wtedy, kiedy zacząłem sprawdzać kto, co, gdzie, jak i tak dalej, okazało się, że wystąpi również w Insidious 3. Super. A ten film już w przyszłym roku będzie w kinach. Niestety szkoda, nie robi go James Wan. Szkoda, wiem, trudno. Reżyserii podjął się Lee Wanell, nieważne jak to się mawia. Kto to jest, w ogóle nie wiadomo. Ten facet normalnie, pewnie go kojarzycie z filmów, których Insidious 2 albo trzecia piła. Tam wcielił się w rolę Adama. Jest debiutantem w roli reżysera, więc na pewno wie jak, powiedzmy, przestraszyć jej w ogóle i tak dalej. A czy wie jak to nakręcić, jak te emocje pobudzić? Dowiemy się za jakieś, obstawiam pewnie za jakieś 3 miesiące, pół roku, bo tak to jest. Ale jeżeli chodzi o filmy Diabelska plansza Ouija, nie. Odradzam i jeszcze raz odradzam. Darujcie sobie. Idźcie oglądać Reksia. Naprawdę odcinek o tym, kiedy Reksie płacze, jest dużo bardziej straszny niż ten film. A skoro mowa o czymś strasznym, to rola Joe'ego Pesci w tym filmie naprawdę była świetna. Oscar, krótko mówiąc. Co macie zrobić, żeby otrzymać ten film? Proste. Wchodzicie w komentarze i piszecie, na jaki temat jest za mało w moich recenzjach. Czy są gatunki, których nie poruszam? Jeżeli chodzi o komedie romantyczne, zapomnijcie, tego nie będzie, nie jestem wielkim fanem. Ale może chcielibyście, żebym pomówił o komiksach, o grach wideo, o czymś, czego nie ma. Piszcie pod recenzją, ustosunkuję się do tego i najciekawsze pomysły, najfajniejsze wylosuję i osoba dostanie tą oto płytkę.
Okej, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania, polubienia się, podzielenia itd., itd. Cztery pozostałe recenzje tutaj będą zaraz. Ryanair znowu już w ogóle. O, krzyż się zrobił. Ale się zrobiło mrocznie. Obejrzyjcie je, a my widzimy się już niedługo. Cześć. I'm not going to ask me.